Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie u dziedziców już świąteczny klimat, bo na tym właśnie skupiać się będzie nasz odcinek. Jak pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka, dzisiaj też urodziny mają Sai i Piotr, więc dużo się zmieni. Bez zbędnego przedłużania. Jeżeli ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, suba na kanale. A my co? Zaczynamy? Ok, wszyscy zostali dzisiaj w domu w końcu święta. Zaczniemy sobie od uroczystego śniadania dla naszej rodzinki. Młody nakryje do stołu, e, eleganckie nakrycie. I może weźmy ten pustynny. On podejrzewam, będzie w beżach. że pasował nam po prostu do mieszkania. A mamuśka przygotuje wystawne śniadanie. Później oczywiście zrobimy jeszcze wystawny obiad, ale to na spokojnie. Koło 16 simowej u nich i tak ten czas. Leci po prostu ekspresem. Młody widzę, zajął się tam sobą. Nasz kubuś. Kubuś jest głodny. No to zaraz będzie śniadanie. Ten. No, on nie jest głodny, ale mógłby skorzystać jeszcze z toalety, jak nakryje do stołu. A ojciec jest trochę głodny. Oj, wiem, że jesteś głodny. No zaraz będzie jeść. Jak matka skończy gadać z ojcem, i szybciej je ugotuje. No, zaraz to nie komunikat, że zabiorą nam dziecko. Dobra. Ona sobie nie gotuje. No dawaj, Boże, ile można gotować. Strasznie długi posiłek. Okej, okay, kto tam do ciebie dzwoni? Eee, Oko. Możesz podzielić się naszym numerem telefonu. Dobra. Może ona dalej gotuje? Matko. A, jakieś tam drobne dostał za swoją grę. No, dosłownie drobne. Siedem simolonów. Okej. Okay. Boże, dalej jestem lekko zakatarzona. a nadzieję, że wam to nie przeszkadza i że tego tak bardzo nie słychać, jak mi się wydaje, że słychać. O, przestań gadać. Kończ gotować, kobieto. Bo trwa to już za długo. Dziecko ci z głodu padnie zaraz. Ej, ładnie to nakrycie wygląda z tymi świecami i wszystkim. Dobra. Zawołaj na wystawny posiłek. Nie w ogóle wszyscy chodzą w zimowych kurtkach po domu. Nie jestem pewna, czy mają w ogóle ten regulator temperatury. Chyba nie mają, ale nie marzną. Więc nie będzie im potrzebny. No przecież idzie jej, o co wam chodzi. Już chcą nam zabierać dziecko. Nie mam że on się zbagował. Staruszku, ty jeść miałeś świąteczny obiad. Oczywiście nikt nie usiadł do stołu. Mowie nigdy nie, nie przestaną mnie zastanawiać po prostu. Mają piękny nakryty stół, jedzą w kuchni przy blacie. Można? Można. Okej, okay, ten odcinek też nie będzie jakiś bardzo długi, bo tu dzisiaj skupimy się właśnie tylko na tym jednym dniu. O, coś tu nawet ugotował nasz lokaj. Prawo dla niego. O, fajnie, będzie, trzeba mu dać yy, napiwek w związku z. Y, pochwalić. Nie można mu dać, zapomniałam, że je musi nie da dawać. Pochwalmy go za to, że jest zdolnym lokajem. Jakub niech idzie spać, bo jest zmęczony. Potwornie. A Emil, Emil co? Emil ma się świetnie. Może niech pójdzie się w coś pobawić. Coś potworzy, może. A niech sobie poćwiczy na skrzypcach. O, umiejętności społeczne rozwiną, brawo dla niego. Asaj, idź się zdrzemnąć, bo zaraz będziecie musieli siadać do stołu znowu. E, ojciec, weź mu kasz przygotować posiłek. Służba, zarządzanie, obowiązki, przydziel zadanie. E, Siłek na przyjęcie. Hmm. Nie wiem, czy to będzie to. Mam Boże, jak on tym dzwonkiem dzwoni. A spoko, czyli nie zrobi tego. Z nami to zrobimy. I idziemy w tradycyjnego indyka, tak po amerykańsku, rzecz jasna. Po polsku to byłby karp, nie? Bo on, ten człowiek jest bi biały wręcz? Chyba zamarza. Dobra. O, widzę, że on skrzypca olał. Jak nie lubi skrzypiec. Dobra, nikt nie idzie spać. Zaraz się będziemy bawić. Może pooglądaj sobie jakąś telewizję, która cię czegokolwiek nauczy. Dobra. Jak stary przygotuje obiad, to będziemy budzić wszystkich na posiłek znowu i wtedy też wyciągniemy tort. I postarzymy Piotra i naszą Sai. W ogóle ona jest jeszcze młodą dorosłą. Taka młoda dupa będzie z takim staruszkiem. No pięknie. Mam nadzieję, że nie przyjdą jakieś głupie pomysły do głowy, żeby jakieś skoki w bok czy coś robić. Jednak nasz Piotr, mam nadzieję, dalej będzie atrakcyjnym staruszkiem. No i co? Isa i wstała. Wyspałaś się trochę? No powiedzmy. Wiecie, że ze skorzystaj z toalety, bo on gotuje i gotuje. Chyba nigdy nie skończy. Dobra, udało mu się. Skończył. Dobra. Więc yy, zawołaj na wystawny posiłek. Dobra, Kubie, niech wstaje. I niech sobie też zje indyka. Dobra, matula. Boże, czemu oni się mnie nie słuchają? Ja wiem, że już jedliście. Ale idźcie jeść jeszcze. W święta, święta się żre. Im więcej, tym lepiej. O, młody ma obstroną pierucha. Super. Ale on uroczo wygląda w tej niebieskiej piżamce. To jest a ktoś yy, zaczął kanapki robić. Super. Czemu lokaj nie jest z nami? Biedny lokaj. Dobra. Mm. Więcej opcji. Otwórz i tu gdzieś był tort. który Sai ugotowała wcześniej. I zaczniemy właśnie od niej. Nie możesz. Tort źle stoi. A tu będziesz mogła? Nie możesz. To zróbmy tutaj. Tu chyba będziesz mogła. Dalej nie możesz? What the fuck? Na tym brudnym blacie masz dmuchać świeczki? To chociaż też na ten czysty blat. Wypowiedz życzenie. Zaczniemy od niej, bo ona ma pierwsze urodziny w kalendarzu. Ona no za trzy dni tak naprawdę ma Piotr, więc zrobimy mu od razu o Boże kolejne jakieś dziwne święta, a to z dodatku ślanki. Dobra. Wypowiada życzenie, więc starzejemy się. Tutaj niewiele się zmieni. Poza wiekiem. I potem dodaj świeczki urodzinowe. Saj, zmieniła grupę wiekową. Jej. No, to było do przewidzenia. Dobra. O jej, Saj jest. jest dość puluchna. Ale zmieni im kreację też. I Piotrowi, i Sai, więc... Dobra, no i teraz niestety nasz Piotr też musi zdmuchnąć świeczki i stać się staruszkiem. Nieuniknione to było. No ale cóż, no po prostu Sim idealny. Tyle rozwiniętych umiejętności, tyle cech. A tu już bliżej końca. No, świeczek nie umie zdmuchnąć. A jemu też się trochę przybrało. Czy musisz trochę zarobić. Oj, oj, oj już, już go połamało. Biedny. Dobra, to ja wskoczę sobie teraz do kasa. I widzimy się w nim za momencik. Pokażę wam, co pozmieniałam. Okej, okay, zaczniemy sobie od i Tutaj siedlanka przyszła jej z pomocą, bo bardzo pasuje mi po prostu do niej styl z tego dodatku. Taką oto sukieneczkę dostała na co dzień. Wyjściowy strój też z Sielanki, myślę, że do niej pasuje idealnie. Tutaj zmieniam jej tylko koszulkę. Zamiast skąpej koszuli, no to jest to aż lafrok cieplutki. Tutaj poszłam w mody i taki spodniu mi jej dałam. Tutaj nie zmieniałam już nic do końca, wszystko zostało tak. A nie, tutaj jeszcze, przepraszam, na lato ubrami też sukienkę z Sielanki. Ten styl, jak już mówiłam, jest jej na rękę. No a nasz Piotruś e, tutaj już wygląda jak starszy pan, dostał zarostu. Nawet e, zrzędzi jak staruszek. Mm, przepraszam, tutaj e, ubrałam mu smoking zamiast garnituru. E, bluzę zamiast skąpej koszulki, bo też miał wszystko na wierzchu. No nie mogłam mu zmienić piżamy niestety, ale to jest jego tak powiem, znak rozpoznawczy. Na dostał marynarkę, taką, może na jakby była taka filcowa i tak samo spodnie w kant, ale trampki zostawiłam, żeby był on no, taki troszkę bardziej młodzieńczy. Tu nic nie zmieniałam, tutaj też nie i tutaj też nie, więc tak to się prezentuje. Wracamy do rozgrywki. Dobra, nasz młody coś tam znowu się złości, znowu jest zmęczony, no to idź spać, nikt ci nie każe siedzieć. Ty też jesteś zmęczony. To idź skorzystaj z toalety, a potem idź się wyśpi. A i też sobie już śpi. Ale mogłabyś iść spać, a nie trzymać. I Piotr też tak naprawdę może się przespać. Jak się kimną? No, o, patrzcie mu przyszedł. Właśnie chciał powiedzieć, że musimy odebrać prezenty. No ale otworzymy po prostu swoje. Tylko, że musimy je kupić, bo tych nie starczy. To zakupimy im szybko prezenty jeszcze. Jak wstaną, to będzie wielkie otwieranie. Gdzie my je postawimy? Hmm. Tak żeby było miejsce. To myślę, że tutaj, na środku. Chyba tak. Yy, nie, tak nie wyszukamy, chyba nie. Starta Prezent, prezentów. I duża sterta gdzieś jest jeszcze. Yy, to nie tak. Duża sterta prezentów. O, o postawimy ją tutaj. Kwiatka sobie na razie przestawimy, żeby wszyscy mogli otworzyć razem prezenty. Jak sobie już staną, więc poczekajmy chwilę, dajmy im się wyspać. I co? Boże, mały śmierdzi. No, ale cóż, nic z tym nie zrobimy, póki śpi. No, muszą odespać swoje. Dobra. Widzimy się już na otwieraniu prezentów. Nie będę was zanudzać spaniem. Dobra, wstali, nie wyspani. Ale no cóż, trzeba kąpać kubusia. A później, co ci jest znowu? Boże, niezrealizowane marzenia. No tak. A to jest zimno. Kupmy ten regulator temperatury jeszcze, bo pewnie go nie kupiłam, albo kupiłam i gdzieś się w domu zaginął po prostu. Postawimy go w jakimś takim widocznym, bardziej miejscu, na przykład tutaj. Niech Piotr ustawi temperaturę cieplej. Dobra. Cieszę się dziecko przeziębi, będzie kichać i będzie miał katar jak ja przyjemnego i potem otwórz te wszystkie prezenty z lokajem również. Jak już wykąpisz młodego. Dobra. Leccie otwierać prezenty. I idziesz? Ty też idziesz otwierać? Super. I co? O, pies mi się drze. Mam nadzieję, że tego nie słychać. W zasadzie już miałam taką nadzieję, niestety było widać. A raczej słychać. Na odcinku. I otwórz prezent. A Maluch wziął sobie prezent? Nie. Eee, marzenie florysty. Narzędzia ogrodnicze. Samolot. Eee, Ozdoby stołu. Pianie koguta. Serio? No i jeszcze on nie otworzył, nie? Czy otworzył? Nie, no otworzył. Zaliczyło mu otwieranie prezentów. Okej. Okay. No i fajnie. Akurat idealnie, bo święto się skończyło. Dla wszystkich było udane. Myślę, że czuję, yy, że święto jest spełnione. A teraz trochę trzeba to posprzątać i ogarnąć ten bałagan. Tego nie możesz sprzątnąć. Coś tu nie gra. Młody niech idzie od razu spać. O, położył się, bo on jest spadnięty. Ojciec mógłby teraz już po świętach podjąć jakieś zlecenie. Bo zarobić trzeba. A mamuśka... Szczerze, nie mam pojęcia, co może robić. Dobra, jemu tutaj trzeba podnieść jakieś umiejętności. A, motoryczne się właśnie podniosły. Ale niech on idzie ćwiczyć jeszcze ten... Tą grę na skrzypcach. Ona musi sobie podnieść jakieś umiejętności, tylko jakie? Zaraz zobaczymy. Eee, dobra. Ten. No to jest stworzenie gry długo zajmuje, no ale trudno, nich będzie. Przejrzyj specyfikacje, a potem jeszcze twórz grę wideo. A ona nie ćwiczy gotowanie w jakiś sposób. O, oglądaj sobie kanał kulinarne, szkoleniowe. To się nauczysz chociaż gotować. Dobra. Ciekawe, kiedy ten maluch ma urodziny, musimy to sprawdzić. Młody ma urodziny. O, tutaj, czyli. kurde, jemu też będziemy mogli zrobić zaraz urodziny. Tak naprawdę niedzielę mu zrobimy urodziny. Czyli za dwa dni. A potem w, o, w piątek. Już urodziny ma Emil, więc super. I długo, długo nikt nie będzie miał już urodzin. No dobra. Okej. Okay. Dobra, ja chwilę pogram sobie poza kamerą. Jak będzie coś ciekawego, jeszcze na pewno do was wrócę w tym odcinku. W razie czego wrócę do was akurat na urodziny małego. Zrobiłem sobie taki urodzinowy odcineczek. Ok, zbyt wiele się nie dzieje na ten moment. Jednak stwierdziłam, że przegrywanie czterech dni poza kamerą jest trochę bez sensu. Więc sobie jeszcze chwilkę pogramy po prostu zwykłej rozgrywki. Na pewno w następnym odcinku zrobimy Sylwestra w takim razie i urodziny Kuby. Wtedy zrobimy też remont pokoiku i posprzątamy po świętach. No bo do Sylwestra ozdoby świąteczne będą leżały, a potem sobie posprzątamy. Piotr tu ciężko dalej pracuje nad tą grą, którą zaczął tworzyć jeszcze w Wigilię. Nasza Sai opiekuje się Kubą, poświęca mu bardzo dużo uwagi, więc super młody jest głodny. Tak dużo uwagi mu poświęca, że dziecko chodzi głodne. Hmm. Ma zjeść tort, czy jest coś w lodówce? Och, Boże, Na szczęście jest coś w lodówce. Weź sobie porcję naleśników, głodomorze. A jak tam nasza Sai? No ona ma mało potrzeb. Ale niech sobie utnie drzemkę. Oj, nie lepiej nie starajcie się już o dzieci. Ej, Emil może spać w łóżku? Aha, dobra, Emil jest starszy. To nie wiem, dlaczego on w ogóle może spać w... Ona może go kłaść spać. Bardziej takie otul do snu, coś takiego powinno być, chyba mi się wydaje. Ale to tylko moje spostrzeżenia. Dobra. Biedny Piotr, jedyne, do czego teraz nam służy, to do robienia pieniędzy. Tak naprawdę. No ale ktoś zarobić musi na przyszłość swoich dzieci. Mam nadzieję, że zarobi na studia. Jestem ciekawa, na jakie studia pójdzie Emil, no bo jednak nic o nim nie wiem, poza tym, że jest porywczy. To taka nic nie mówiąca nam cecha tak naprawdę. Yy, bo nic tu więcej nie ma, nie? No nie, jest tylko porywczy. Jeżeli chodzi o jego skłonności, no to raczej wszystkie są... Na... No rozstrzyganie konfliktów jest skutliwy. Bardzo. Więc no tutaj byśmy mogli nad tym popracować. A co tutaj naucz słowa przepraszam. No to tutaj musi już się postarać o to mamuśka. Więc yy, popracuj. Naucz słowa przepraszam. Trochę z Emilem. Nad jego emocjami. Dość istotna sprawa. U maniery i tak dalej ma rozwinięte, ale to rozstrzyganie konfliktów leży i płacze po prostu. Dobra. Chyba ciągle śpi w ogóle. Coś się chłopak wyspać nie może. No, ale z nim nie siedzi na podłodze i nie uczy go. Dobra, wychowawcze. Naucz go też proszę i dziękuję. Rozmawiaj o obawach. Nie no, może nie, nie ten. A teraz z nim rozmawiasz o obawach. To nie był dobry pomysł, chyba. Dobra. Yy, jeszcze raz na odgłos słowa przepraszam i coś byście mogli jeszcze razem porobić. Coś miłego, może. Opisz pomysł? Nie. Rozmawiaj o marzeniach. O, to jest fajne. O, Kuba się wyspał. W końcu. Kiedyś tak nie do końca. Gdzie ty idziesz? Aha. A, bo miał koszmar. A dlaczego poszedłeś do lokaja? Jak masz mamę. Obejmij go czule. I popraw mu humor. Chłopak ma zły humor. I może poczytaj mu do snu. To mm. tak skończysz, to napraw nam to. Już wiem, że umarłeś ostatnim razem prawie od tego, że miałeś oszołomioną odczucie. Oszołomiony. Teraz na szczęście już go nie ma, więc nie powinien umrzeć i nie ma takiego ryzyka. Hmm. Dobra, ja myślę, że nie będziemy przeciągać. W tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć.